chodzimy ostro na siłownię i dajemy codziennie godzinę na rowerze, na spinningu z trenerem, mamy różne jakieś tam ćwiczenia typu wiosła, typu bieżnia i tak dalej. Teraz na body pump chcemy chodzić, żeby taką ogromną rozwojówkę robić, także powiem wam, że natchnienie mamy niesamowite. Co jeszcze się wydarzyło, nie wiem czy wiecie, ale tak, przede wszystkim codziennie gotujemy, gdzie my nigdy tego nie robiliśmy tak naprawdę. Zawsze tylko gdzieś do knajpy się wpadało, brało żarcie na wynos albo je kupowało i tak dalej i nic z tego nie było wesołego. Co jeszcze się zmieniło? Oczywiście owoce jemy i tak dalej, odrzuciliśmy całe złe jedzenie, słuchajcie. Codziennie się uczymy, codziennie słuchamy audiobooków, bo to jest podstawa. Oczywiście nic się w tej kwestii nie zmienia, edukujemy się bardzo, bardzo, bardzo systematycznie i mocno. Co jeszcze się wydarzyło? No nigdy o tym nie wspominaliśmy, ale paliliśmy papierosy, słuchajcie. Tak, byliśmy palaczami, oczywiście może nie dużo czy nie mało, ale w nasze płuca wdychaliśmy to, za przeproszeniem, ohydne badziewie. Nie chcę używać tu brzydkich słów. Słuchajcie, nie palimy, a z tego względu nie palimy, że no nie da się palić i ćwiczyć, tak? Nie da się palić i czuć dobrze, nie da się palić i wyglądać dobrze i tak i jest milion różnych powodów, dla których wiecie, podczas mamy 21 dni już teraz, jak jesteśmy w naszym wyzwaniu z Kasią i słuchajcie, zmiany są kolosalne po prostu, zmiany są niesamowite, oczywiście jedzenie, ćwiczenie, nauka, rzuciliśmy palenie, z tego tytułu też wracamy bardzo, bardzo szybko do takiej, wiecie, normalnej kondycji fizycznej, nasze płuca są w ogóle zupełnie inne, mamy głęboki oddech, wczoraj na rowerze to myślałem, że powyrywam te pedały, taką miałem siłę na spinningu, o Jezu, ale tam dawałem ognia niesamowicie, Jezu, na całego szedłem. Także słuchajcie, naprawdę program, no dla tych, którzy chcą, jestem z milion procent przekonany, że działa fenomenalnie. Dla nas wprowadza ogromne zmiany. Co sobie zamówiliśmy teraz? Zamówiliśmy sobie taką białą, ogromną tablicę, na której będziemy zapisywać każdy plan działania codziennie, ponieważ jesteśmy na 21 dniu, więc mamy za sobą już nawyki, które nam przeszkadzały w życiu, których już się pozbyliśmy. W pewien sposób cały czas pracujemy nad tym. Słuchajcie, już zakończyliśmy z Krzysztofem szkolenie odnośnie planowania swojego czasu, ustawiania celi i tak dalej, więc po to też jest nam ta tablica potrzebna, żeby można było sobie wypisywać dzień wcześniej wieczorem właśnie wszystkie cele na następny dzień, wszystkie cele, które mamy, wszystko co nam przyjdzie do głowy, będziemy mieli taką dużą, fajną, białą tablicę met na met i tam będziemy sobie mazakiem takim ścieralnym wpisywać różne informacje. Polecam naprawdę, pokażę wam filmik jak już przyjdzie, myślę, że dzisiaj powinna już do nas dotrzeć. Także słuchajcie, no zmiany są po prostu no fenomenalne, no co ja wam będę mówił, no kurczę, jest naprawdę fantastycznie, tyle rzeczy zrobiliśmy, których nie mogliśmy zrobić, nie mogliśmy się zmotywować do nich przede wszystkim przez cały ostatni rok naszego życia, że no nie ma o czym mówić, myślę, że jak będziemy szli w tym kierunku do 90 dni, to myślę, że pod koniec 90 dni już będziemy naprawdę zawodnikami, którzy będą mieli poukładane wszystko w głowie i będzie wszystko chodziło jak szwajcarski zegarek. W związku z czym polecam wam wszystkim, nie poddawajcie się, wrzucacie te filmy, sorry, że nie wrzucałem, ale słuchajcie, odciąłem się kompletnie od internetu, odcięliśmy się od telewizji, nie wiem co się dzieje na świecie, nie wiem co jest w wiadomościach, nie wiem jakie są filmy, ale za to wiem na przykład jak wygląda pierwszy tom Prawa Sukcesu Hilla, więc polecam wam, naprawdę niesamowicie przedstawiona historia, w ogóle opowieść całego ludzkiego umysłu, całego połączenia pomiędzy umysłami ludzkimi, wiecie, jak stworzyć super umysł i tak dalej, no edukujcie się, bo to naprawdę wam na 100% da wam dużo wiedzy, której potrzebujecie. Jestem teraz w pracy, w swojej drugiej pracy, bo zacząłem pracować na dwa etaty, jeżdżę już teraz dla dwóch firm ze względu na to, że chcemy zrealizować za 4 miesiące nasz cel, do którego potrzebujemy pewną ilość gotówki, w związku z czym nie ma co się mazać, tylko trzeba zasuwać. 3:30 wstałem do pierwszej pracy, skończyłem ją o 10:30, o 11:00 byłem w drugiej, także jestem teraz w centrum Londynu. Myślę, że zjadę do domu gdzieś koło godziny 18-19, więc będzie tam jakieś 14 godzin dzień, ale co to ma za znaczenie, słuchajcie, tak naprawdę? Liczy się to, że
Za 5 miesięcy o tej porze nakręcę film, w którym powiem wam wszystkim, że osiągnęliśmy nasz cel i jedziemy teraz zrealizować nasze marzenie i to jest tak naprawdę jedyne, co teraz trzyma nas w głowach i na co jesteśmy skoncentrowani, na co patrzymy. Słuchajcie, po rzuceniu palenia, no, głos niesamowity, kaszel zniknął, oddech jak słoń, aż się boję pomyśleć, co będzie za parę dni. Także słuchajcie, polecam wam wszystkim naprawdę gorąco, trzymajcie się, wrzucajcie filmy, niedługo będzie forum, u nas jest niesamowita przemiana, niesamowity rozwój, także słuchajcie bardzo, bardzo uważnie tego, co jest wykładane w tych filmach, róbcie koniecznie ten dziennik, bo ten dziennik nie możecie opuścić. Jeżeli wam się wydaje komuś, że obejrzał film i nie, już wszystko rozumie i nie musi tego robić, To błąd, to w ogóle nie róbcie tego, tylko zajmijcie się jakimś innym, nie wiem, inną rzeczą, bo trzeba każdy dzień odwalić i to rzetelnie, trzeba go przesłuchać, przeczytać, zrozumieć dokładnie, o co chodzi, także wszystkich was serdecznie bardzo mocno pozdrawiam, ja sobie idę zobaczyć, co tu się dzieje na moim punkcie, gdzie przyjechałem, czy już są w stanie przyjąć mnie, czy nie, żeby tutaj odebrać pewien towar, także no co mogę więcej powiedzieć, słuchajcie, no marzenia są po to, żeby je realizować, nie ma znaczenia co było, ważne co będzie i ważne co macie w głowach, ważne co sobie postanowiliście i ważne gdzie, w którym kierunku idziecie, także ja już mykam, trzymajcie się,